Cześć, w dzisiejszym odcinku test Motorola One. Motorola do niedawna podążała śladem stylistyki wytyczonej jeszcze za czasów Google. Korygowała ją, natomiast ciągle w modelach tej marki czuć było tego samego ducha. To się zmieniło wraz z modelem One. One jest bowiem mało subtelną kopią iPhone'ów z serii 10. I to taką brzydszą. Wrażenie jest to nieco maskowane w wersji czarnej, ale biała nie pozostawia żadnych wątpliwości. Kształt bryły, przejścia materiałów, maskownice na dolnej krawędzi, układ aparatów na pleckach czy wcięcie w ekranie kojarzą mi się jednoznacznie. Apeluję do producentów, nie róbcie tak. To nie wygląda dobrze i świadczy o braku inwencji, jakimś takim poddaniu się w stylu drodzy państwo, nie wyszło nam, lecimy z rzynką. Dopuszczam jednak możliwość, że przesadzam i znęcam się nad stylistyką Moto One za bardzo. Dajcie znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy też jestem przeczulony. Możecie też zagłosować na karcie w rogu ekranu. A przechodząc do jakości wykonania, jest w porządku i zwracam na to szczególną uwagę, bo One próbuje udawać, że jest znacznie lepiej. Front to zagięta przy krawędziach ta flaszka Gorilla i to na plus. Tył na pierwszy rzut oka wygląda na ten sam materiał, a korpus na metal, ale jednak po bliższej inspekcji jasne staje się, że to tworzywo sztuczne. Jako takie jest podatne na zarysowanie oraz na szybkie utłuszczanie się. Nie sprawia także wrażenia jakiegoś super solidnego, a dodatkowo elektrostatycznie przyciąga kurz i paprochy. Telefon najlepiej zatem wpakować szybko w etui. I na szczęście Moto taki przezroczysty silikon w zestawie dodaje. Dorzucenie go na gratisie było dobrym pomysłem, tym bardziej, że zabezpiecza także odstające obiektywy aparatów. Zagospodarowanie przestrzeni jest ok, choć oczywiście dość wydatny podbródek rzuca się w oczy. Zmieściło się na nim nawet logo producenta. Przyciski blokowania i głośności są stosunkowo wąskie i mają miękki klik, a skanery linii papilarnych z charakterystycznym M otoczono błyszczącą krawędzią. Tym plastikowym pleckom w czarnej wersji również blasku nie odmawiam. Błyszczą w świetle, są efektowne refleksy, to się może podobać. Zresztą, nie zdziwię się, jeśli ktoś powie, że telefon mu się po prostu podoba. Ja iPhone klonów mam po dziurki w nosie, ale jasne jest dla mnie, że osoby, które nie śledzą rynku, mogą uważać design Moto One za nowoczesny i ciekawy. I dalej w duchu redukcji malkontenstwa dodam, że na plus jest obecność podwójnego slotu na karty nano SIM z osobnym miejscem na kartę pamięci. Ekran ma 5,9 cala, proporcje 19:9 i rozdzielczość 720x1520. Czyli, że jak na koniec 2018 roku i początek 2019, bez wielkiego szału. Gęstość wynosi 287 pikseli na cal, bardziej wymagający użytkownicy na ostrość mogą zatem wydziwiać. Matrycę wykonano w technologii LTPS i oceniam ją pozytywnie. Kontrast jest bardzo dobry, a kolory przyjemne dla oczu. Dla odmiany kąty widzenia są tylko wystarczające, pewne płaszczyzny wyglądają kiepsko, lepiej mogłaby też wypadać jasność maksymalna, ale z czytelnością w słońcu nie powinno być większego problemu. W ustawieniach da się zmienić saturację barw, zastrzegam jednak, nigdy nie będą jakieś bardzo wyraziste, i temperaturę barwową. Jest też filtr niebieskiego światła, na pokładzie brakuje jednak diody powiadomień, trochę szkoda. Skupiając się na chwilę na noczu, czyli wcięciu w ekranie. Jest wielki, nie da się go zamaskować i ogranicza funkcjonalność, choć przyznaję, Moto próbowało z tym walczyć, co widać po tym, że wszystko wydaje się jakieś takie ściśnięte. Procentowy wskaźnik poziomu naładowania udało się upchnąć w ikonce baterii, ale po drugiej stronie obok zegara mieści się tylko jedno powiadomienie. Jeśli jest ich więcej, pojawia się mało czytelna i mało oczywista pojedyncza kropka. Motorola One nie zaskakuje podzespołami. Za wydajność odpowiedzialny jest 8-rdzeniowy Snapdragon 625, rozpędzający się do 2 GHz, debiutujący, uwaga, w 2016 roku. Możecie go pamiętać na przykład z leciwej już teraz trzeciej generacji Zenfonów od Asusa albo z Xiaomi Redmi Note 4X. Układ jest więc stary, ale ciągle wykorzystywany dość szeroko, szczególnie przez Xiaomi właśnie. Można więc powiedzieć, że nadal jary. Towarzyszy mu grafika Adreno 506, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. W benchmarkach telefon wypada gdzieś po środku stawki, jeśli chodzi o modele dostępne za podobne pieniądze, łatwo przegrywając na przykład Xiaomi Redmi Note 5. Ale w codziennej pracy zachowuje się bardzo poprawnie. Przesiadając się z wielokrotnie droższego modelu, także z czystym Androidem na pokładzie, nie zauważyłem znacznego pogorszenia tempa działania. Smartfon jest żwawy i łyka sprawnie większość gier, a także opasłe aplikacje do serwisów społecznościowych. Nie jest flagowo, to nie, ale prędkość działania to pierwsze duże zwycięstwo Moto One w tym teście. A to co powiem teraz w odniesieniu do systemu wiecie już, jeśli słuchaliście mnie dosłownie przed sekundą uważnie, ale nie tylko dlatego. Podpowiada to też nazwa. Motorola One jest częścią programu Android One, więc pracuje na czystym wariancie OS-u i ma obiecane częste i szybkie aktualizacje. Na początku nie było z tym zdaje się jakoś najlepiej, natomiast obecnie Motorola się stara. Telefon został zaktualizowany do Androida 9 Pie i ma poprawki bezpieczeństwa ze stycznia.
Czysty Android to zaś czysty Android. W dużym skrócie zatem, żeby nie powtarzać tego, o czym mówiłem w niedawnych testach, jest funkcja bateria adaptacyjna, ograniczająca zużycie energii przez rzadko używane programy. W menu głównym widoczne są akcje aplikacji, czyli podpowiedzi związane z najczęściej wykorzystywanymi czynnościami, np. wybieranymi numerami. Czas spędzony z telefonem w dłoni można kontrolować w opcji cyfrowa równowaga. Klasyczne przyciski nawigacyjne da się zastąpić pojedynczym klawiszem domowym i gestami. Jest oczywiście także asystent głosowy Google, pionowy panel kontroli głośności czy przycisk zrzutu ekranu dostępny po dłuższym wciśnięciu klawisza włączającego smartfon. Amoto na szczęście nie zrezygnował ze swoich sprawdzonych i praktycznych dodatków, aczkolwiek część z nich występuje w okrojonej wersji. Na pulpicie głównym domyślnie przypięty jest prosty, ale ładny widżet z datą, godziną i animacją pogody. Na zablokowanym telefonie wyświetlany jest podobny do niego okrąg, ale z informacją o stanie baterii, powiadomieniach i ze skrótami do aplikacji. I nie mylcie go z Always On Display. Pojawia się jedynie w momencie zdarzenia lub po podniesieniu urządzenia. A moim ulubionym Moto Bayerem nadal są gesty służące do włączania latarki i aparatu. Wystarczy ciachnąć szybko dwukrotnie lub obrócić energicznie telefon w dłoni. Galeria to googlowy serwis zdjęcia, a odtwarzacz muzyczny to równie googlowa muzyka Play, z dodatkiem w postaci wydzielonego osobno w menu Dolby Audio, czyli rozbudowanego działającego globalnie korektora. Można sobie w nim pogrzebać, choć zalecam ostrożność, nie wszystkie zmiany wprowadzone przy jego pomocy kończą się pozytywnie. Jakość dźwięku odtwarzanego na słuchawkach wypada jednak na pewno powyżej klasy sprzętu. Jest naprawdę dobrze, z jednym wyjątkiem, głośnością. Jeśli kupujecie Moto One, uważajcie na słuchawki z wysoką impedancją, bo po prostu może być za cicho. Głośnik zewnętrzny jest pojedynczy i ma dokładnie odwrotną przypadłość. To znaczy jest bardzo donośny, ale barwa jest płaska i niczym się nie wyróżnia. Skaner odcisków palców na pleckach jest celny i szybki, choć nie najszybszy. Rozpoznawanie twarzy występuje jedynie w najprostszej, mało bezpiecznej opcji. Znajdziecie ją pod pozycją Smart Lock. Moto One, bez niespodzianki nawet w tej klasie, wyposażono w dwa aparaty. Główny ma 13 megapikseli, światło 2.0 i autofokus z detekcją fazy. Dodatkowy 2-megapikselowy ze światłem 2.4 służy jedynie rozpoznawaniu głębi. Aplikacja aparatu ma zaś sporo ciekawych bajerów na pokładzie, ale są też rzeczy podstawowe i przydatne. Po lewej stronie znajdziecie włącznik HDR-u, także automatycznego, pojedynczej lampy błyskowej, samowyzwalacza, zdjęć aktywnych, czyli animowanych, oraz opcję przełączania się na tryb manualny, taki prawdziwy, co poczytuję za plus, choć odnotowuję ze smutkiem, że czas naświetlania można ustawić maksymalnie tylko na 1/3 sekundy. Obok spustu migawki umieszczono skrót do Google Lens, a obok 4 dodatkowe przyciski. Te z symbolami kamery i aparatu mają oczywiste funkcje. Ciekawsze są 3 i 4. Ostatni wywołuje bowiem ponadstandardowe tryby i ten, który wybraliście poprzednio, przypnie się automatycznie na przedostatniej pozycji. Sprytny to trik. A co jest do wyboru? Portret z możliwością zmiany natężenia rozmycia, mega fajny kolor spotowy pozwalający zachować na fotce tylko jedną wskazaną barwę, a resztę kadru przekształcić w skalę szarości i ruchome zdjęcie. Ta funkcja pozwala z kolei tworzyć animacje, na których tylko wybrana przez nas część kadru będzie się poruszać. Moto na przykładach w sieci pokazuje ładne modelki z powiewającymi sukienkami. Ja w zimie znalazłem jedynie podskakującą bombkę. Ale edytor jest super przejrzysty, a rezultat końcowy może cieszyć. Pozostałe opcje to panorama, 4-krotnie zwolnione tempo w 720p, więc bez szału, i streamowanie na YouTube. W kwestii jakości zdjęć, w słoneczny dzień Motorola One zrobi przyjemne w odbiorze zdjęcie. Takie, które można spokojnie wrzucić na Facebooka czy Insta, z ładnymi kolorami i wystarczająco szczegółowe, żeby w pomniejszeniu wydawało się ostre. Dynamika i kontrast także wypadają na plus. Słabiej niestety rozpiętość tonalna i dziwnie zachowujący się HDR. Wydaje się, że nie łączy kilku kadrów z różną ekspozycją, a software'owo rozjaśnia to, co uważa za będące w cieniu, co niestety oznacza czasami efekt w postaci niezrozumiałych bladych placków. Szkoda, tym bardziej, że HDR nawet w tanich Motorolach zawsze kojarzył mi się jak najlepiej. W pełnym powiększeniu widać także, że detali nie ma jakoś specjalnie dużo, choć oddaję, foty nie są mocno przetworzone. Rozpoznawanie planów podczas robienia zdjęć portretowych również nie wypada źle. W nocy niestety jest tak, jak podpowiada cena. Jeśli kadr jest jasny, czyli fotografujecie np. jakiś oświetlony zabytek, rezultat może być całkiem ok, stosunkowo ostry i wyraźny. Jeśli jednak niefortunnie poruszycie ręką albo jest zbyt ciemno, bardzo łatwo rozmazane zdjęcie. No i jasne jest, że z zupełnego mroku wydobędziecie przede wszystkim gigantyczne szumy. Zauważyłem jeszcze jedną kwestię. One kiepsko radziła sobie z oświetlonym śniegiem, tracąc zupełnie detale w takim miejscu i wypluwając po prostu białą plamę. Całościowo za jakość zdjęć daje Moto One 4 z minusem, w klasie sprzętu oczywiście. Aparat na froncie ma 8 megapikseli, światło 2.2, także tu jest tryb portretowy, automatyczny HDR i dodatkowe upiększanie. Selfiaki są jednak co najwyżej ok, ani jakoś specjalnie szczegółowe, ani z przesadnie ładnymi kolorami. Wszystko w nich jest po prostu w porządku. Ponownie dobrze wypada za to separacja tła i rozmywanie krawędzi. One zaskakuje natomiast tym, że potrafi kręcić wideo nawet w 4K przy 30 klatkach na sekundę, a przy Full HD także z cyfrową stabilizacją obrazu. W
pierwszym przypadku szczegółów jest mnóstwo i filmy są ostre jak brzytwa, w drugim niwelowanie ruchu w dłoni spisuje się znakomicie, jest skuteczne, a jednocześnie nie wygląda sztucznie. Tu Motorola One należą się pochwały. Smartfon obsługuje LTE kategorii 4, ma Bluetooth 4.2, ma radio FM i ma także NFC, co w klasie sprzętu poczytuję za zaletę. Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych, przez cały okres trwania testu była w porządku, nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń w tym aspekcie. Bateria ma 3000 mAh i to nie jest pojemność mogąca rozpalać wyobraźnię, ale co ciekawe spisuje się zupełnie dobrze. 2 dni pracy w cyklu mieszanym i do 1,5 przy mocniejszym obciążeniu to wynik, którego Moto One nie musi się wstydzić. Na plus także rozsądnie szybka 15W ładowarka w zestawie. 35-40% pojemności można naładować w pół godziny. Gniazda na dole to USB-C. Podsumowując, Motorola One nie została moją ulubioną średniopółkową Motorolą. Daleko jej do świetności niektórych modeli z serii G, a skrętu w stronę kopiowania iPhone'owego designu nie umiem wytłumaczyć inaczej niż lenistwem. Cena na start 1100 zł też mi się nie podobała, ale przecież telefon stworzono z myślą o ofertach abonamentowych, a i tak obecnie zaczął już tanieć. Odnotowuję też, że na pokładzie jest kilka cech, które nie są wprawdzie wybitne, jednak bronią się w teście, biorąc pod uwagę klasę urządzenia. Czy Moto One zatem polecam? Na pewno nie gorąco, co najwyżej letnio. A tak po prawdzie, znacie plusy, znacie minusy, zdecydujcie sami, czy to jest sprzęt dla Was. A jaka jest Wasza ocena Motorola One? Czy podobnie jak ja uważacie, że telefon przekracza pewną cienką granicę pomiędzy stylistyczną inspiracją a stylistycznym kopiowaniem? Czy też nie i się czepiam? Jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej testów tanich telefonów, to również napiszcie w komentarzach, bo bardzo często zastanawiam się, w co celować w pierwszej kolejności. Jeżeli z kolei nie subskrybujecie kanału, oczywiście polecam to zrobić teraz. Zachęcam do zajrzenia na wszystkie moje media społecznościowe, tak jak zawsze. Linki są również pod filmem. No i oczywiście do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnym odcinku, cześć!